Jadę dzisiaj z Celestynowa do Dęblina, a następnie do Jaskini Małej w Bochotnicy pod Kazimierzem Dolnym. Więc będzie epicki wyjazd. Rower jest zabezpieczony tam, gdzie trzeba. Więc jest zarąbiście. Pociąg jest super nowoczesny, ponieważ mamy gniazdko. Następna stacja Dęblin. O, jak widzicie, takie są widoki. Jestem na urlopie, więc trzeba poszaleć. Super nowoczesny pociąg, gniazdko pod każdym fotelem. Więc nie mogę powiedzieć, że nie ma. Rower zabezpieczony, będziemy się dobrze bawić. No i dojechałem cało rower. Jest cały, więc dalej jedziemy. A teraz na kawałek 30. Piękne widoki Płaskowyż na Męczowski, czyli Bochotnica już niedaleko. Bochotnica! Jesteśmy na miejscu, powiem wam szczerze. Tu mamy Płaskowyż na Męczowski i dalej zobaczycie. Cześć, witajcie. Jesteśmy na miejscu. Ja już się naszykowałem tak jak trzeba. Wybrałem jakieś takie gorsze ciuchy, bo mamy wejście do jaskini. Więc powiem szczerze, bierzem plecak i idziemy. Jestem w Bochotnicy obok Kazimierza Dolnego. Każdy wie chyba, gdzie to jest. Rower przykułem do drzewa opaską z łańcuchem porządnym jakimś, więc powinno być dobrze. Byłem tu kilka lat temu, ale wtedy mieliście tylko nagranie z tego, jak już byłem w środku. Zobaczcie, jaka potężna ściana skalna. To jest wszystko wapień, tak naprawdę. To jest wszystko, zobaczcie, wapień. I to się kruszy jak cholera. I tutaj każdy mógłby ktoś napisać, o, Leon ma detektor gazów i tak dalej, ty niczego nie masz. No może i nie mam, ale powiem, też jest zajebiście. No zobaczcie, jaka ciekawa mineralizacja. No dobra, ale nie byłbym sobą, jakbym nie wszedł do środka. No dobra. Jaskinia Mała. Nie, widzicie, dobrze widzicie. No. Czuć ziemią, jak to w jaskini. Zobaczcie. To się wszystko trzyma na słowo honoru. Przecież w każdej chwili to może po prostu runąć. To się trzyma tylko wszystko dlatego, że prawa fizyki na to pozwalają. I po co? Widać, że nie zła impreza to się dzieje w nocy. Po co ja tu przyjechałem? No bo przyjechałem, bo chciałem zwiedzić dalsze partie tej jaskini. O. Już czuję zmianę temperatury. O. Dobra, zobaczcie, zrobimy, bo widzę, że już ktoś tam trochę oczyścił, to bajka. Ale my najpierw sobie zwiedzimy ten kawałek. Wtedy byliśmy tam, ale ja chcę nagrać jeden długi ciąg, jak zwiedzamy obie części, więc sobie wejdziemy. Wejście jest niepozorne, musicie uważać. Tam mamy wejście do jaskini. Może jeszcze raz wstanę i wam pokażę wszystko. Tam mamy wejście do jaskini, schodząc tu musicie uważać, bo mamy tutaj różnego rodzaju skały i śliskie podłoże, więc można tu się potknąć i nieźle poobijać. Mamy godzinę po 15, więc sobie ogarnę to miejsce. O, widzicie, już się można... O, to jest wapień wszystko. O, dobrze.
No bo teraz się trzeba tylko przycisnąć. Dlatego wziąłem takie ciuchy, które mogę upieprzyć i w nich mogę wrócić i nic się z tego powodu nie stanie. Już jest różnica temperatury o 10 stopni. Ale schodzimy na dół. Wtedy to ja miałem niezłą zabawę tu schodząc. No i jesteśmy w pierwszej komorze. Będziecie to widzieć. Ja też to widzę dobrze. Jesteśmy w pierwszej komorze. I jest tu sporo miejsca, jak widzicie. Sufit trzyma się na słowo honoru. Ja kiedyś powiedziałem, że góra 5 lat to się zawali. Ale widać, jeszcze czas tej jaskini nie nastał. Ja sobie przejdę tylko kawałek dalej. O, żeby sobie znaleźć dobre miejsce. I zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda w ten sposób, że tu wszystko to się trzyma zarąbiście. Ale jak spojrzycie, tam mamy wejście do naszej pierwszej komory. No i tak to, powiem wam szczerze, wygląda. Tu mamy jakieś mineralizacje związków metalu, związków żelaza, ale to tylko tyle. I poza tym tu mamy wejście do drugiej komory, więc do niej przejdźmy. O, tu widać, zobaczcie, coś się zawaliło, czyli jak mówiłem, to się wali. I wejście tutaj jest bardzo niebezpieczne. Wszystko jest, słuchajcie, wilgotne. Tu mamy kolejne mineralizacje związków żelaza. Cała... Tu mamy, o, ktoś tu przyniósł sobie telewizor. Próbował go chyba rozmontować na czynniki pierwsze, ale coś chyba mu nie wyszło. Dobra, i sobie przejdę tu na dół. Wiecie, powiem wam tak, że ja tutaj trochę też ryzykuję. O! To wypadło, to wypadło stąd, ale dziura. Dobra, idziemy dalej. Mogę powiedzieć tak jak Leon w swoich filmach. Tu mamy przodek. Tu ktoś próbował ryć dalej, ale widać, że mu się nie udało, więc widzę, że parę butelek energetyka poszło przy tym. Czekajcie, zerknę, czy na pewno. Ta, widać, że już dalej się nie doryli. Chociaż próbowali dzielnie, ale się nigdzie nie doryli. Nowoczesny ten telewizor? Nie, zobaczcie, jakiś szmelc. Ale widać, ktoś coś próbował tu tworzyć. Ja jestem przeciwny wrzucaniu tego typu rzeczy do tego typu miejsc, bo to powinno być jako pomnik natury, coś takiego. Tylko do zwiedzania, a nie, że coś takiego można wrzucać. Dobra, idziemy dalej. Powiem wam szczerze, zajebiście. Myślałem, że nigdy tu nie przyjadę. Okazało się, że się dało. No i słuchajcie, i tutaj z tej strony, tutaj mamy jakąś oponę spaloną. I tyle. Ja wtedy myślałem, że to jest jakaś w 2020, że to jest jakaś mineralizacja, coś takiego. Ale się pomyliłem. Tu ktoś po prostu oponę podpalił. Bo to jest guma. Dobra, słuchajcie, i tu mamy koniec. Można powiedzieć, że mamy przodek. Tam jeszcze coś idzie, ale tam pewno to się kończy. I tu tak samo to się kończy. Więc tu mamy koniec. Jestem dokładnie z 10 metrów pod ziemią. Albo i nawet więcej, z 15 na pewno. Tu jest absolutna cisza, nic nie słychać. Ale tam jest kolejna komora, jak się uda tam wejść. Bo tu są ogólnie trzy komory w tej jaskini. Ta jaskinia jest trzykomorowa. O! No i tu mamy ostatnią... O! Dlatego wam mówię, że uważajcie, bo to się wszystko trzyma tu na słowo honoru. I tu mamy ostatnią, trzecią komorę. Świeci to dobrze, świeci. Ostatnią, trzecią komorę, ale weźcie też pod uwagę to, że
To jest też sporo duże i ta latarka nie jest w stanie oświetlić tego tak idealnie, żebyście widzieli doskonale. Ale co się staram, to macie oświetlone. A nie chcę włączać, wow, ha, kamień, doświetlania w telefonie nagrywania, bo zużyję za chwilę całą baterię i będzie lipa z tego. Więc trzeba iść na jakieś kompromisy. Tu mamy dalszą część tej jaskini. Znaczy, tu też nie mamy drogi donikąd. Ściany spękane. To wszystko się tak naprawdę trzyma na słowo honoru i w każdej chwili to może runąć. Zobaczcie, to jest wszystko popękane. Skały są już w ogóle, nie chcę nic mówić. No i powiem szczerze, i tu mamy koniec wycieczki, bo tu mamy koniec jaskini. Dobrze, więc przepraszam, obejrzeliśmy sobie trzy komory. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda z grubsza. To wygląda w ten sposób. No to są, powiem wam szczerze, spore te komory. Więc weźcie pod uwagę, że ta latarka też nie daje rady oświetlać tego wszystkiego, ale jak sobie przyjedziecie do miejscowości Bochotnica pod Kazimierzem Dolnym i na mapie Google znajdziecie przy samym płaskowyżu małą jaskinię, to będziecie wiedzieli, o czym ja mówię. Jak sami wejdziecie do niej, to dopiero zobaczycie, jaki to jest ogrom. Dobra, a teraz wychodzimy i zwiedzimy tą drugą partię. O, poczekajcie. O! Zwiedzimy tą kolejną partię tam. Tylko najpierw z drugiej komory się wydostaniemy. Tamta była trzecia. Ta z telewizorem jest drugą komorą. Tu mamy wyjście. Musimy. O, jeszcze raz. O, się. Trzeba się mocno chwytać wszystkiego. Musimy się dostać teraz do pierwszej komory i wyjść stąd. Jesteśmy obecnie w pierwszej komorze. To się wszystko trzyma na słowo honoru. Ja pierdzielę, że ja tu zeszłem. Znaczy zeszedłem. To jest bajka dosłownie. Przecież to wszystko w każdej chwili, powiem wam szczerze, może runąć i mnie tu pogrzebać. Powiem szczerze, nie byłoby to fajne, bo nie byłoby komu nadawać na YouTubie. Dobra, wyłazimy stąd i idziemy teraz do następnej miejscówki. O. Dobra. Udało się wyjść, więc jaskini małej trzy komory już mamy zaliczone. A teraz zejdziemy niżej jeszcze. Zejdziemy sobie tutaj i też trzeba bardzo ostrożnie schodzić. Jak tu jest? Powiem wam tak. Się wezmę schylę, czy coś w ogóle tu widać. Coś niby widać. Powiem szczerze, nie daję głowy, że ja się tutaj przecisnę. Mówię poważnie, nie daję głowy. No dobra, ale jak się nie sprawdzi, to się nie przekona. Trzeba ściągnąć plecak. Tylko tak go ściągnąć, żeby nie wpadł. A, ciekawe, czy ja tu dam radę zejść. Dobra, wiecie co, jak już wejdę, to będziecie dalej mieli obraz, bo to nie. Dobra, słuchajcie. Tam mam plecak. Dało radę wejść w tą szczelinę i muszę stanąć tylko odpowiednio. No i co tu mamy? No i tu mamy tak naprawdę nic, bo donikąd to, słuchajcie, nie idzie. Jest tu pełno śmieci. Donikąd to tak naprawdę nie idzie. Znowu mamy mineralizację związków żelaza, ale tak naprawdę, słuchajcie, donikąd to w ogóle nie idzie.
Nawet sprawdzę dokładniej. Nie widzę żadnego otworu, żeby był gdzieś głębiej. Donikąd to nie idzie, więc zejście tu było trochę głupie. Zobaczcie, przecież to wszystko. Patrzcie. Przecież to się rusza. Przecież to w każdej chwili może się zarwać. O. Zobaczcie. To jest wapień. Wapień jest właśnie bardzo podatny na erozję przez wodę. Więc to wszystko trzyma się na słowo honoru. Nawet nie chcę wyciągać tego, bo pewnie wszystko by się zajebało. Dobra, więc teraz spierdzielam. Zanim jeszcze mam jak. A powiem wam szczerze, wyjść stąd nie jest trudno. Ale wejść jest trudno dosyć. Dobra. Okej. O, no dobra. Tu się. Ja jestem cały upieprzony, ale to standard. Ważne, że udało się wyjść. Powiem wam tak naprawdę szczerze, że tutaj to jest bajka. Dosłownie tu jest kurde bajka. Przecisnąć się tą szczeliną tu z boku, zejść, zakręcić, a potem musicie i tak wyjść, więc. Dobra, plecak na plecy i idziemy dalej. Spokojnie, mam. W razie czego, jakby ktoś się pytał, mam łyżki do zdejmowania opon, mam opony, dwie sztuki, mam pompkę, ja się nie martwię. O, dobra. O, więc wychodzimy. Jaskinię mamy ogarniętą. O, nie ma to jak opaska się rozepnie. Zapiąć trzeba. Spociłem się już niesamowicie. Bo słuchajcie, to jest wysiłek. No, i najważniejsze, uważajcie, czego się łapiecie, bo możecie pociągnąć coś, a coś wyzwoli coś i może się jaskinia zapierdzielić cała. O, więc mamy. Tak to wygląda w środku. Tu mamy. I tu mamy jedną stronę, drugą stronę. A teraz będziemy wywodzić z jaskini małej. Trzymajcie się miłego. Wyszedłem z jaskini małej, tu mam rower zabezpieczony, a teraz idę do tej drugiej części, która znajduje się tu obok. Trzeba przejść tutaj, po tych kamieniach. O, i tam jest. O, wbijamy się na górę. O, moi widzowie, będziecie mieli co oglądać. Dobra, i tu zaraz wejdziemy. Słuchajcie, albo ja mam szczęście, albo jestem głupi. Obok jaskini małej, tam jest jaskinia mała, znajduje się wejście do czegoś jeszcze. Głupio by było nie skorzystać. Zobaczymy, gdzie to się wejdzie, ten dyk. Wciskamy się. Aha, tak nie wejdzie, trzeba zdjąć plecak. Dobra. Wciskamy się, zobaczymy. Leżeć. Gdzie wejdziemy? Se tu położę plecak, niech leży. Dobra, co mamy? Aha. Zobaczcie. Wcisnąłem się tutaj i tu mamy nic. Koniec. Koniec, po prostu koniec. Ja nie mogę. Tyle ja tu kunsztu inżynieryjnego prac rozpocząłem nad obmyślaniem knowania, jak wejść do środka i się przy okazji nie zabić. A tu wyszło wszystko na mniej niż zero. Mogę wyłączyć czołówkę, bo tu i tak nic nie nagram. Zobaczcie, wszedłem do środka i okazuje się, że nie ma tu nic, po prostu nic. Ja myślałem, że są tu jakieś tajne przejścia albo baza reptylian, ale tu nie ma nic.
Do jasnej cholery, to po jaką cholerę ja tu się wciskałem, ale przynajmniej macie film z tego. Przejechałem tyle kilometrów. Aha, tędy nie wyjdę, dobra. I okazuje się, że człowiek wlazł do dziury, a tam donikąd się nie pójdzie. O, tak piękny teren tu jest. O, i powiem wam szczerze, wycieczka niedzielna, ok. Wyjechać z Celestynowa do Bochotnicy pod Kazimierzem Dolnym się opłacało. Z dwóch przyczyn. Pierwsza to zajebista wycieczka. Druga, nagrałem wszystkie części jaskini małej w Bochotnicy, a także tą drugą, mini jaskinię. Więc powiem szczerze, złożę cały materiał w domu, jak już będę.